Cześć. Na które możemy... Wygięłam go, żeby on mi się jak najbardziej był wygięty w tą w przeciwną stronę. Odbitkę. Teraz tą odbitkę wniosę tutaj. Każda rzecz ma znaczenie. Tego białego. Większe i przychodzi ono z wierzchu. Tu jeszcze zabrałam. Tak, ważne, żeby zrobić to dokładnie. Pierwszą rzecz, jaką będziemy robili w tej teczce, będą skrzydełka zniszczyć. Ważne, żeby przyjdzie tam. Zbieram nadmiar, nie ma się tam co. Chodziło mimo tego, że tam wszędzie podjeżdżałam. No i teraz spróbuję to tak zrobić, żebyście widzieli. Zostawię na rozrzut. Z każdej strony trochę miejsca, żeby móc ładnie zebrać. A tutaj w środku jest z każdej strony troszkę miejsca, żeby zawinąć. Też. Nie za dużo, nie za mało, żeby po prostu zanim zaczniemy przykładać ten klej, żeby on nie zrobił. Jeżeli chcemy, żeby wystawał nam tutaj. Czyli mamy teraz coś takiego. Mamy te narożniki, tą część, przypasowane wszystko, można sobie zagiąć, żeby się już nic nie przesuwało. Części, które wystają, maskujemy sobie taśmą, żeby w momencie, kiedy będziemy smarować wałkiem po całości, żeby one się nie ubrudziły od kleju. Zakleiłam sobie rogi. Tutaj też będzie to widoczna część. A czemu na przykład nie smarować z powodnością? Klej jest podpisany z błędem przez z kropką, to rzadkie, jakby co? Jeszcze tego nie poprawiłam. Dobrze, ale on też dosyć szybko wsiąka, jest ciepło. I ważne, żeby tutaj na tych płócienkach też tak dosyć posmarować hojnie, bo prowadnicami możemy po prostu kontrolować jednocześnie, czy tutaj jest równolegle do. I smarujemy znowu w ten sposób, że od tekturki do brzegu papieru. Nic nam się tutaj nie zaleje. Przyklejamy.